Cześć, pokażę wam jak poszło z efektem kropkowym zrobienia serwera HP. Jak to wszystko się rozpierdala. To jest ten komputer naukowy. No i to wyglądało tak. Wszystko działa. Musiałem tylko pamięć skonfigurować. Widzicie, w ten sposób. Musiałem zrobić tak, że jedna kość musiała iść do czarnego slotu, druga musiała być tutaj, obok jest przecież ten good RAM. Musiałem porobić porządek w BIOSie, wyłączyć butowanie z Ethernetu, wyłączyć parę pierdół, które były tak naprawdę niepotrzebne. A głośnik dopierdala jak głupi. Zresztą słyszycie. Wszystko działa jak złoto. Żeby wam udowodnić, to nawet go uruchomię ponownie, że już nie wyje jak głupi, opętany. O, jakieś artefakty się porobiły. No to jest jakiś, może jakiś błąd chwilowy. Błąd jakiś wyskoczył. To go uruchomię ponownie. Wiecie jak to jest ze sterownikami do kart graficznych Nvidia, nie zawsze wszystko chodzi. Zobaczcie, dokładnie chodzi teraz. Sam się butuje. Już nie ma wycia głupiego. Zajęło mi to wczoraj naprawdę cały dzień i dzisiaj połowę następnego. Zorin 16 rdzeń 64-bitowy zainstalowany na HP-ku. Można, można. No i komputer bardzo ładnie pracuje, nie ma z nim problemów. Tylko podejrzewam szczerze, że ta karta będzie jebała artefaktami na prawo i lewo. To będzie smacznie możliwe, bo ona już jest stara, ale dopóki chodzi, to będę jej używał. Mam już nową. No i mamy tutaj ten głośnik, dzięki któremu możemy sobie ustawiać muzykę. Coś zademonstruję. Słyszycie? Bajkowo. Mogę sobie to podgłośnić. Pokazuję wam tylko, że naprawdę dwa dni roboty się opłacały. Serwer chodzi jak złoto. Jeszcze tylko mu wpierdolę dodatkowy tutaj dysk. Widzicie, że musiałem przewody powymieniać. Tutaj dałem nowy do DVD, bo naprawdę się pierdolił cały komputer, bo jakiś idiota ustawił mnie tak jak trzeba wszystko. Dobra, to się trzymajcie.